Dzisiejszy odcinek 22, jak kierunkowy do naszej stolicy, będzie poświęcony muzyce i melodiom, które kojarzą nam się z czasami, kiedy byliśmy piękni, szczupli i młodzi. Tak. Jechałem sobie ostatnio autem i poleciała muzyczka, która mi się kojarzy bardzo mocno z pewnym okresem. Dajesz. Justyna Styczkowska w piosence Dziewczyna sama nie zazna nigdy snu. Wiesz, kto był autorem muzyki do tej płyty? Cichowski. Świętej pamięci już niestety nie ma go wśród nas. Szkoda, bo... Wcześniej odszedł ten człowiek. No. To był bardzo wykwintny artysta i też z nim się mi kojarzy zespół Republika, później Obywatel GC. Był taki zespół, który teraz się reaktywuje. Taki polskie disco, taka lekka muzyka. To był koniec lat 80. Jakże oni się nazywają? On był tak na Limala. Jak ten zespół się nazywa? Ale to może o tym, co tam dla dzieci takie coś tam śpiewać trochę, dla młodzieży takie? No, a ty o czym myślisz? No. Ale był utrudniony dostęp do muzyki. Pamiętam jak dziś, że jeszcze w latach 90. żeby posłuchać jakiejś dziwnej muzyki, albo jakiejś takiej, szukałem jakichś fragmentów muzycznych, jakichś tam melodii, to chodziłem specjalnie do biblioteki, gdzie w bibliotece był taki dział, gdzie można było sobie wziąć tam u magneciak, wsadzić kasetę, która była własnością biblioteki i po prostu niesamowite. Ja kiedyś miałem po co teraz? Teraz gdzieś internet, YouTube'a, Bach. Pamiętasz takiego wokalistę? A propos Austrii. Falco. Amadeusz. Ja sobie taką kasetę kupiłem, jak dziś pamiętam, za 20 tysięcy. A pamiętasz? Ja na przykład bardzo lubiłem też The Cure i lubię do tej pory. To znaczy już tak mniej słucham, ale Cure'owcy byli też. I to było dobrze czy źle? To była wielka alternatywa wtedy. Ty kierowcu, ty. Co powiesz na temat takiego sentymentalnego utworu, który kojarzy mi się z liceum i końcówką podstawówki, natomiast jak go słyszę w radiu, to odpływam. Zwieźdźcie marze ciągnący ulicami tłum. Ródka w parku wypita albo zachód słońca. Emocje. Kiedy się urodził, nie miał mieszanki, w bardzo dużej głowie pływał mały mózg. Starczałby zrozumieć raptem parę słów. Ile możesz... Oni poczekali, oni później założyli zespół Czarno-Czarni i to mi się kojarzy. Janiszewski. Tak. Chcę oglądać twoje nogi. Chcę chodzić na mini. Par ostatkiem w długi rej. Za naszych czasów, kiedy nam się zęby wykluwali, to na murach było napisane Punk Not Dead. Czy dzisiaj gdzieś zauważyliście? Obejrzyjcie się wokół siebie. Czy jest napisane Punk Not Dead? Nie ma. My to pisaliśmy. No nie ma. Wszystkie punki poszły i umarły. A czy pamiętasz takie coś Republika Syf Muzyka? Nie. Był taki napis, tak? Ja na przykład, albo tak, zaszłam w ciążę, zaraz wracam. Jaruzelski, Smok Wawelski. No skąd ty znasz takie rzeczy? No na murach było napisane. Dzisiaj tego niestety nie ma. Dzisiaj to są jakieś chłopaki. Dobrze, a propos muzyki, bo o tym jest dzisiejszy odcinek. Tak, ale to się wiąże też z popersami, z punkowami. A z popunkowej takiej lekko muzyki, co powiesz o takim czymś? Mój, jestem kawałek podłogi. Nie, mówcie mi więc, co mam robić. Nie czujesz tego? Mój dom.
ścianą podzielony. A ja myślałem, że ty bardziej. Mój dom to te szare ulice. Ale słuchaj. Mój dom to kolejki po pracy. A pamiętasz to? Proletariat, hej, naprzód marsz! Proletariat. Też takie ostre. Albo Zio, pamiętasz? Zio taka kapela była. A turbo? Albo defekt mózgu był, albo Cedes! Oh. Albo deserter! Oh. No, albo armia! IRL! Siekiera! To były. Ale weź coś zanudź, zaproponuj. Czy zabił ktoś tokarza? Czy często się to zdarza? Czy zjedli tu murzyna? A to jest A! Idąc cmentarną aleją! Tak. Nie wiem, czy kojarzysz taki zespół? Czy stajesz? A miał pines! A miał pajer! Tak, Annie Lennox. Ale tam był... To był 22. Nieprawdopodobny muzyczny odcinek programu... 30+. Chciałem powiedzieć programu publicystycznego.